Szczęść Boże, coś Wam powiem. Faryzeusze próbują znaleźć jakąś lukę w przepisach dotyczących małżeństwa. Szukają rozwiązań dla sytuacji, jakie ich dotykają w związku z wypełnianiem zobowiązań małżeńskich. Na przykładzie małżeństwa możemy rozszerzyć zakres, gdzie liczą się niezmienne wybory, czyli dotyczące naszej drogi powołania. Jest takie powiedzenie, że tylko krowa nie zmienia poglądów, ale człowiek dziś myśli i robi jedno, a za jakiś czas może chce czegoś zupełnie innego. Wtedy wcześniej podjęte decyzje stają się niewygodne, przeszkadzają, utrudniają pójście nową drogą. Bóg tak nas ukształtował, dał nam takie serce, które przez raz podjętą decyzję może uczynić dar z siebie dla drugiego człowieka. Po prostu jesteśmy powołani do tego, żeby przekraczać siebie. Dzisiejsze słowo w piękny sposób podkreśla wartość i tajemnicę małżeństwa. To nie człowiek stworzył taką możliwość, ale na samym początku powołał do tego człowieka Bóg jako mężczyznę i kobietę, którzy łącząc się ze sobą stanowią jedność. Pytanie, które kilku faryzeuszy zadało Jezusowi, jest bardzo aktualne. Wydaje się, że podobnie jak dziś, w dawnych czasach i kulturach rozwody były na porządku dziennym, nawet z byle powodu. A bardziej odległej przeszłości musiało to być tak powszechne, że nawet Mojżesz w Izraelu musiał ustanowić prawo, aby to ograniczyć, traktując je jako mniejsze zło. Jezus jednak wraca w swojej wypowiedzi do wcześniejszych czasów, przed Mojżeszem, gdy Bóg ustanowił nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Powodów do rozerwania tego węzła dziś jest mnóstwo. Już się nie kochamy, wypaliło się uczucie, coś odeszło. Podąża za pragnieniami taki człowiek, a nie pielęgnuje się tego, co się ma, co ma prawdziwą wartość. Odnosząc ostatnio dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego, dowiedziałem się, że nawet cywilnych ślubów jest dużo mniej. Jakby człowiek nie wierzył, że da radę sprostać wymaganiom i z góry zakładał, że mu się nie uda. Do tego z różnych stron słyszymy głosy o powszechnej wolności od wszystkiego. Od zobowiązań, od wierności, od przebaczenia, od radzenia sobie z problemami, od naprawiania popsutych relacji. Jakby na to wszystko było szkoda czasu, bo przecież mogę mieć coś nowego. Bóg daje powołanie do małżeństwa. Człowiek swoim grzechem je niszczy. Jednak Pan Bóg jest mocniejszy. Co jest niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga. Ilekroć doświadczamy kryzysów czy upadków na drodze miłości, w naszych niezmiennych wyborach, ilekroć trzeba nam się pytać o nasze doświadczenie i świadomość bycia umiłowanymi dziećmi Boga. Zły duch cały czas wykorzystuje nasze słabości, by nas pogrążyć. Tak samo mówił do Jezusa przebywającego na pustyni: jeśli jesteś Synem Bożym, to czemu teraz cierpisz głód? Gdyby Ojciec Cię kochał, naprawdę nie dopuściłby do tego. W naszym życiu często zachowujemy się paradoksalnie. Szukamy miłości i bliskości, a gdy je otrzymujemy, to je odrzucamy. Często wbrew sobie. Prosimy Boga o miłość i nie potrafimy jej jednocześnie przyjąć. Dlatego potrzebny jest nam ten Duch Święty, który jest cierpliwym nauczycielem i dzień po dniu pokazuje nam, w jaki sposób na Bożą miłość się zgadzać. I choć nasze serce bywa jak skała, to Duch Święty, niczym woda, potrafi dotrzeć we wszelkie szczeliny, by wypełnić je Bożą miłością. Z Panem Bogiem.